czym codziennie rano w gazecie czytamy? O tym, że krwawy zamach zebrał kolejne ofiary, że konflikt narasta i wojna już blisko, że z kolejnego miasta zrobiło się pogorzelisko, następna wojna, w której chodzi o religię i dolary. Taki właśnie jest ten nasz świat doskonały. Przywódcy siedzą, knują i podburzają, a później się ze swych schronów nie wynurzają. Giną pachołki władzy i bezbronni cywile. W niektórych krajach już nie wierzą w pokoju chwilę, w innych cały naród nienawiścią zaślepiony. Czekają na rozkaz, atakują jak czarne wrony. Ich przywódca to guru, nic innego się nie liczy. Nie chciałbym stanąć naprzeciw takiej dziczy. Oślepiony wyznawcą do czynu nie potrzeba wiele. Zbrodniarze pchają do tego wielkie wypaczone idee. Im idea piękniejsza, tym większe złodziej wypaczenia. I tak wszystko zależy od punktu widzenia. Eskalacja wrogości wobec tych co inni. Najbardziej na tym wszystkim cierpią niewinni. Chcemy pokoju na całej ziemi. Chcemy pokoju, czy to nigdy się nie zmieni? Chcemy pokoju na całej ziemi. Chcemy pokoju, czy to nigdy się nie zmieni? Co chwilę nowe wieści o kolejnej wojnie. Jak to zwykły człowiek może spać spokojnie? Nie mówiąc już o życiu w codziennym strachu. Na ulicach terror, krew i ciągły ból. Kolejne wielkie boom i kolejne ofiary. I to wszystko robią wierni w imię swojej wiary. W naturze człowieka to niestety fakt. Tkwi chęć wyniszczenia jednej z wrogich ras. Powodów zawsze znajdzie się parę. Chodzi o wiarę, o przekonania. Nienawiść dziecku do głowy wpajana. To już przeraża, dokąd świat pędzi. Przyszłość niepewna na ostrej krawędzi. Napięta sytuacja na całym świecie. A wy nic, zupełnie nic nie rozumiecie. Niewinni ludzie, broczący krwią. Najgorsze dzieci też wśród ofiar są. Tego horroru nie da się wyłączyć. Do walki o pokój spróbuj się włączyć. Bo co innego nam pozostało, ludziom cierpienia wciąż mało. Chcemy pokoju na całej ziemi. Chcemy pokoju, czy to nigdy się nie zmieni? Chcemy pokoju na całej ziemi. Chcemy pokoju, czy to nigdy się nie zmieni? Wojny, konflikty, wymiany ognia. Gniew meka, kolejna ofiara. No to naraz, rąk izraelskie osadysty. Czy mam stronę terrorysty, a nie twoją, Żydzie? Z takich jak ty po prostu szydzę. Ja się tego nie wstydzę, bo właśnie tak to widzę. Chyba dobrze mieć swój punkt widzenia. Żyd będzie Żydem i to się nie zmienia. Więc bierzcie łap od biednej Palestyny. Wypierdalać stamtąd pierdolone skurwysyny. Jestem wulgarny, dobrze wiem o tym, ale po prostu nie znoszę głupoty. A te izraelskie cioty doprowadzają mnie do furii. To tak jak się sprzedać jakiejś wielkiej wytwórni. Tak mnie to wnerwia, więc jeśli spotkam na ulicy jakiegoś Żyda, to z pewnością liść ode mnie mu się przyda. To nie żadna zgrywa, trzeba chwasta wyrywać. Bo inaczej ani się obejrzysz, a wejdzie ci na głowę. Przejrzyj na oczy, wtedy nic cię nie zaskoczy. Pomyśl, dokąd ten świat kroczy. Zamiast jednoczyć dzieli, a my jak pionki dajemy się przystawiać. Szkoda gadać. Chcemy pokoju na całej ziemi. Chcemy pokoju, czy to nigdy się nie zmieni? Chcemy pokoju na całej ziemi. Chcemy pokoju, czy to nigdy się nie zmieni? Chcemy pokoju na całej ziemi. Chcemy pokoju, czy to nigdy się nie zmieni? Chcemy pokoju na całej ziemi. Chcemy pokoju, czy to nigdy się nie zmieni?